Witam kochani, tutaj piracki sygnał na Oceanie Absurdu i mamy jesień. Opadają liście z drzew, robi się po prostu nostalgicznie, robi się momentami smutno, depresyjnie, ale nie musimy się tym martwić, ponieważ tak czy inaczej wszyscy zmierzamy do tego samego miejsca, więc myślę, że jak człowiek po prostu to zintegruje, tą wiedzę, tą świadomość, to po prostu jest nam łatwiej. I symbolicznie to jest dla mnie jeden z lepszych memów, jakie w ogóle widziałem w internecie. Moim zdaniem rezonuje to ze mną bardzo, tak? Po prostu dom wariatów, no. Ja to nazywam, że to jest połączenie w ogóle domu wariatów z więzieniem. W gruncie rzeczy, gdzie po prostu i pacjenci, już nie da się odróżnić pacjenta od lekarza, czy też psychiatry. Wszyscy są równo porobieni, wszyscy są równo zamotani i wszyscy równo nie wiedzą po prostu o co chodzi. We wszechświecie istnieje życie inteligentne. Może niekoniecznie jesteśmy jego najlepszymi przedstawicielami, ale wierzę w to w głębokości swojego serca, że tak właśnie jest. Że ta inteligencja jest żywa i że mamy nieskończoną ilość istot czujących. Można ich nazwać kosmitami, tak? Wierzę po prostu w kosmitów, że ich jest nieskończona ilość. Trochę jak w Star Wars, trochę jak w Star Treku. Tego się trzymam i cóż, no mam nadzieję, że w końcu ta kwarantanna minie i po prostu zaczną tu najzwyczajniej w świecie przylatywać. Żebyśmy mogli się po prostu obudzić z tej śpiączki, tak? Żebyśmy mogli po prostu w końcu zacząć myśleć planetarnie. Więc no cóż, no ta masakra tam w tej strefie gazy cały czas trwa nieprzerwanie, tak? I po prostu tu widać, że no, jesteśmy głęboko zamuleni jako po prostu gatunek. Coś z nami jest nie halo i to grubo nie halo. I tutaj mam taki cytat, znalazłem cytat, to Roger Waters, tak? On się nazywa Waters, z Pink Floyd. Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ-u on wygłosił taką mowę, to dotyczyło się bardziej Ukrainy, tego co się tam dzieje. Ale chciałem przytoczyć ten cytat, bo myślę, że po prostu to jest jakby taka myśl, która jest w sercach wielu, wielu istot ludzkich na tej planecie, wielu ludzi, którzy po prostu nie są zobojętniali do samego końca, do samego dna, do samego cna. No i to leci tak, no. My ludzie chcemy uniwersalnych praw człowieka dla wszystkich naszych braci i sióstr na całym świecie, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, religii czy narodowości. Aby było jasne, obejmowałoby to, ale nie ograniczałoby się do prawa do życia i własności zgodnie z prawem, na przykład dla Ukraińców i na przykład Palestyńczyków. Tak, niech to do nas dotrze i oczywiście dla całej reszty z nas. Jednym z problemów związanych z wojnami jest to, że w strefie działań wojennych lub wszędzie tam, gdzie ludzie żyją pod okupacją wojskową, nie ma możliwości odwołania się do prawa, nie ma praw człowieka. No i tak, tych manifestów to już była nieskończona, niepoliczalna ilość po prostu w historii, powiedzmy, artystów, różnych mówców, działaczy, tak? Imagine all i tak dalej. I z drugiej strony po prostu nic, naprawdę nic się nie zmienia i co jakiś czas jest znów ta sama rzeź. I to jest smutne, no, tak? I to jest smutne i to jest w sumie takie pytanie, człowiek sobie zadaje, jak to jest możliwe, co tam się wdrukowało w tym mózgu, głowiu, bo to często jest na bazie po prostu takim religijnej bazie. To są metawdruki, tak, że jedni czują się lepsi od drugich i jedni uważają, że mają prawo tych drugich mordować, nawracać, etc. etc. Zatem skąd się bierze ta hipokryzja? Myślę, to jest takie pytanie. Ten slogan u tak zwanych religijnych ludzi, że mówią jedno, mają jakieś jasne przykazania w stylu nie zabijaj, to jest jedno z głównych chyba we wszystkich religiach, a się mordują. Więc to jest coś chyba ciężko z tym przejść do porządku dziennego i to jest pytanie w pewnym sensie do Boga, tak, tych ludzi. To jest trochę jakbyśmy żyli w jakimś lupie, w jakiejś pętli, tak, i nie mogli się z tego wydostać. I to trwa, i trwa, i trwa. A myślę, że dla inteligentnych ludzi to już przychodzi też taki moment po prostu zmęczenia tym faktem, zmęczenia tym spektaklem. Po prostu jak znów masz na to patrzeć, to no cóż, chcecie się po prostu wymiotować. I tutaj a propos kabały, bo kabała jest modna,
modne są sznureczki i w ogóle celebryci różnie, jak gwiazdy, że tak powiem, z naszego mocno zachmurzonego nieba po prostu wkręciły się w kabałę. Generalnie duchowość triumfuje, można powiedzieć. I na tyle triumfuje, że nic z tego do końca nie wynika. Nie ma jakichś głębokich zmian. Bawimy się w duchowość, mi się wydaje, w gruncie rzeczy. Ale w każdym razie tam jest właśnie to drzewo życia. Pewnie każdy, komu tam mignęło przed oczyma cokolwiek na temat tej kabały, to po prostu temat jest mu znany. To akurat zdjęcie robiłem w Łodzi. Ktoś po prostu narysował to drzewo na oknie. I tą pierwszą sefirą, bo tak się nazywają, że tak powiem, te punkty, te miejsca docelowe jest właśnie Malchut. Nie wiem, czy to dobrze wymawia. W każdym razie ona jest albo na samym końcu, albo na samym początku, w zależności od tego, jak na to spojrzymy. I to jest ten nasz tak zwany ziemski padł. I widocznie z tej korony, z tej keter, tak, czy jak to się tam nazywa, po prostu mało tego światła tutaj dociera, bo półmroczność jasna, jak panowała, tak panuje. I mi się wydaje, że korzeniem tego całego problemu, tego parareligijnego, że tak powiem, tej całej schizy religijnej, bo to w gruncie rzeczy na przykład to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ma mocne umocowanie właśnie w myśleniu w stylu mój Bóg jest najmojszy, najlepszy, mój Bóg lepszy jest niż twój, bo tak to mi się wydaje, jest gdzieś tam na tym poziomie. Wiadomo, że to jest walka o ziemię w gruncie rzeczy, w głównej mierze, tak, no ale myślę, że dla Żydów to jest po prostu, ta ziemia jest naprawdę święta, oni się czują narodem wybranym, więc no cóż, mamy tego rodzaju myślenie i tego rodzaju myślenie myślę, że daje do myślenia, że tak powiem. Wydaje mi się, że kluczem to jest w ogóle po prostu to, że my weszliśmy na poziom tak zwanej abstrakcji, tak? Czyli tak zwanej reprezentacji symbolicznej, której w ogóle nie doświadczamy, tak? Mówimy o Bogu, ale nie mamy doświadczenia tego Boga, tak? Że tak powiem, takiego naprawdę konkretnego i realnego, i mówimy o wymiarach duchowych, ale to wszystko jest trochę na zasadzie ślepej wiary albo myślenia życzeniowego, bo to chyba trochę tak trzeba na to patrzeć. I w związku z tym, no tutaj mamy właśnie to, po prostu to, tutaj się rodzi ta hipokryzja. I wydaje mi się, że tak jak mamy w naukach hermetycznych i w buddyzmie, po prostu brakuje nam zrozumienia, że tak naprawdę ta rzeczywistość ma naturę mentalną, tak? Jest po prostu połączeniem, że tak powiem, pustki i przejawienia. Pustki i formy, bo tak jak mówią w sutrze serca, forma jest pustką, a pustka jest formą i one są nierozdzielne. Więc wydaje mi się, że jak my wierzymy głęboko w to, że ta rzeczywistość jest prawdziwa, jakby niepodzielna i konkretna, no to siłą rzeczy po prostu toczymy bój o tą rzeczywistość, zapominając, że tak naprawdę jesteśmy istotami bardzo nietrwałymi i żyjemy naprawdę krótko. I przez ten krótki czas naszego życia po prostu potrafimy sobie w imię właśnie różnych bogów, różnego całego myślenia, po prostu stworzyć piekło. Więc tworzymy różne skomplikowane systemy ezoteryczno-okultystyczne i w zasadzie one w głównej mierze służą właśnie takiemu egotripowi, można powiedzieć tak, czyli bardziej się po prostu analizujemy tymi systemami, niż faktycznie to się przejawia w naszym życiu. A często bardziej uduchowione osoby są po prostu takie, które nawet nie praktykują żadnego systemu, po prostu mają jakąś wrodzoną moralność, prostotę. A my przy naszym skomplikowaniu po prostu tworzymy jakieś wysublimowane systemy, filozofie. I w gruncie rzeczy za dużo pożytku z tego tak naprawdę nie ma. A wydaje mi się, że jesteśmy też w takim momencie, kiedy to wszystko po prostu wypływa i widać tą całą hipokryzję, widać, że po prostu większość tych systemów to jest po prostu urojenie, że tak powiem. I właśnie widać to, że brakuje nam jakiegoś realnego zrozumienia tych ścieżek. I w związku z tym jest to duchowość sloganowa taka, tak, oparta po prostu na pozorach. Bo generalnie żyjemy w coraz bardziej pozornym świecie, gdzie ludzie udają kogoś najczęściej. I to wypływa, no i wypływa to na wielu poziomach u wielu ludzi. Są skandale, cały czas są skandale. I często w tych narracjach takich religijnych mówi się o upadku człowieka. Ja myślę, że to tak naprawdę jest brak rozwoju, tak? Bo sporo się wydarzyło, sporo żeśmy się rozwinęli, weszliśmy po prostu z bardzo prymitywnego stanu umysłu. I coś tutaj się stało takiego, że kręcimy się w tym lupie właśnie, kręcimy się w koło i nie możemy iść dalej. Więc coś tu jest po prostu poblokowane. Brak właśnie tej ewolucji świadomości. Wydaje mi się, że bez zrozumienia właśnie samej natury rzeczywistości, czyli rzeczywiście odkrycia tej pustki, tej współzależności zjawisk i wyjścia trochę z tego mózgogłowia, z tego ego,
z tego myślenia, ja mnie moje, to nic się tutaj po prostu nie zmieni, bo będziemy się szarpać o ziemię, o pożywienie. No wiadomo, że okoliczności mogą być coraz trudniejsze, więc tego szarpania może być coraz więcej i będzie nam wszystkim coraz po prostu trudniej. I gdzieś tam Andrzej Dragan, ten fizyk topowy teraz na YouTubach, on mówił właśnie, że tam jakoś podał definicję inteligencji jako zdolności do kompresji danych i do szukania analogii. I wydaje mi się, że właśnie tego brakuje nam. Brakuje nam kompresji po prostu zbierania informacji z pola i tworzenia po prostu pewnego rodzaju skrótów, kodów, które po prostu pozwolą nam przekroczyć po prostu to bagno, w którym się pogrążyliśmy, to bagno przemocy i po prostu zamiast skupić się na tym, aby sobie pomagać, abyśmy połączyli siły i zamiast inwestować niewyobrażalne pieniądze po prostu w te maszyny do zabijania wszelkiego rodzaju, te wszystkie strategie, w całe to myślenie po prostu, to wydaje mi się, że najlepiej byłoby, jakbyśmy po prostu już wyszli z czegoś takiego, tak? Z tej chęci dominowania. I zainwestowali te wszystkie pieniądze po prostu w nasz rozwój, tak? W naukę. Trzeba to przeformatować, wydaje mi się. Trzeba przeformatować cały system edukacji, że tak powiem. Trzeba go zindywidualizować, tak? Nie klonować tych dzieciaków po prostu. Nie pakować w nich bezużytecznej wiedzy, tylko po prostu bardziej być przytomnym, wydaje mi się. I bardziej nabywać takich skillsów, które realnie mogą nam pomóc. Też psychologicznie wydaje mi się, że powinniśmy się rozwijać jakoś. Używać różnych technik do medytacji, że tak trochę poznawać siebie, w jaki sposób my w ogóle funkcjonujemy, bo z drugiej strony właśnie jesteśmy tak zafiksowani na tym świecie zewnętrznym, że pomijamy w tym równaniu samych siebie. Czyli ten czynnik w zasadzie można powiedzieć dominujący i decydujący. Żeby nie być tym głupcem, który jest po prostu dzieckiem ignorancji, a być takim głupcem, w sensie takim czystą duszą, tak? Która po prostu ma odwagę robić rzeczy, których nikt nie zrobił. Myśleć nieszablonowo, odkrywać nowe rejony, przecierać nowe szlaki. Więc wydaje mi się, że takiego rodzaju głupców nam potrzeba. I dlatego lubię i używam tarota, bo to jest język symboliczny, który jest w pewnym sensie przedkonceptualny, tak? Czyli zanim tam się zamanifestowała ta zdolność rozróżniania przez ludzki umysł, bo tutaj można powiedzieć o tym właśnie dualizmie podmiot i przedmiot, na przestrzeń i zawartość, i wydaje mi się, że właśnie w gruncie rzeczy jesteśmy zafiksowani głównie na projekcjach, tak, które ten umysł cały czas wytwarza, cały czas jesteśmy w nazwie i formie, więc to jest po prostu nieskończona otchłań, w której się pogrążamy, tak, ponieważ ostatecznie to nie ma końca. Więc prawda jest taka, o której cały czas jakby mówię i powtarzam to, ponieważ uważam, że to jest w pewnym sensie klucz do tego, żebyśmy potrafili ze sobą rozmawiać, czy w pewnym sensie, żebyśmy byli może nawet bardziej tolerancyjni względem innych, ponieważ każdy z nas przystępuje do tej gry trochę z innym zapleczem, trochę inaczej mamy zaprogramowane te umysły, trochę mamy inne programy wgrane w te umysły. W pewnym sensie mamy podobną wizję karmiczną, taką kolektywną, ale też każdy ma swoją indywidualną. Każdy rozumie tą rzeczywistość trochę na inny sposób. I to jest właśnie ta różnorodność w pewnym sensie, która nas wzbogaca. Zatem po prostu jeżeli za wszelką cenę próbujemy się przekonywać do autentyczności swojej własnej wizji, pomijając fakt, że ktoś naprawdę może to widzieć inaczej, ponieważ ma inaczej uwarunkowany umysł. I tutaj się rodzi po prostu cała schiza, cały fuck up tak zwany. I tutaj się rodzi po prostu brak komunikacji i często w wyniku tego rodzi się również przemoc, ponieważ budzi się w nas poczucie, że musimy za wszelką cenę kogoś nawrócić, przekonać do naszej wizji, do naszego poglądu. A na niwie religijnej to już po prostu widać to bardzo. I często mówię, że właśnie to jest rodzaj szkoły, że uczy się innych lekcji w tej szkole, tak? I z drugiej strony właśnie trzeba byłoby, dobrze byłoby, fajnie byłoby, gdybyśmy to po prostu najzwyczajniej w świecie uszanowali. I w naukach buddyjskich to jest nazwane właśnie wizją karmiczną, więc każdy z nas ma inną wizję karmiczną, co wydaje mi się wynika po prostu z naszych z działania, bo karma w sumie jest tłumaczona jako działanie również i zarówno z naszego myślenia, myślę, tak, ponieważ to jest ten poziom, ten metaprogram, pogląd tak zwany,
i ten pogląd zmusza nas w pewnym sensie najczęściej do działania według tego poglądu i tak to się kręci. Zatem ten umysł głupca można też postrzegać jako właśnie taki wolny umysł, taki umysł trickstera, gdzie wszystko jest możliwe, gdzie nic nie jest ograniczone, tak? To jest taki w pewnym sensie dziecięcy umysł, wolny umysł, umysł poza ograniczeniem innych koncepcji, poza programem programujących, że tak powiem, więc taki umysł by temu światu przyniósł najwięcej pożytku, tak czuję. Ponieważ bardzo trudno nam doświadczać czystej rzeczywistości poza konceptualnym umysłem, poza tym uwarunkowaniem, tak? My nie widzimy bezpośrednio rzeczy, nazywamy te rzeczy, operujemy poprzez koncepcję. To jest to sławne powiedzenie, że palec wskazujący księżyc nie jest księżycem. On tylko to wskazuje, więc właśnie w pewnym sensie słowo jest właśnie czymś takim, tak? To jest tylko symboliczne przedstawienie rzeczy, ale to nie jest rzeczą samą w sobie. I o tym zapominamy, tak? I z tego się też biorą wszelakie, ale to wszelakie konflikty. I ciekawym symbolem jest wadża tybetańska, której się używa w praktyce Vajrayany. No w pewnym sensie tutaj zestawiłem te dwie rzeczy, czyli to kabalistyczne drzewo życia i wadżę. Wadża jest trochę dużo bardziej prosta w stosunku do tego drzewa, ponieważ najważniejsza tutaj jest ta kula w środku, to jest nasza potencjalność niewyczerpana, ponieważ mamy niewyczerpane źródło wrażeń, czyli ten nasz umysł. Ja wierzę, że istnieje coś takiego jak strumień świadomości, czyli innymi słowy reinkarnacja, więc z tego niewyczerpanego źródła rodzą się całe światy i nasze doświadczenia. Cała matryca jest stworzona w pewnym sensie z tego właśnie umysłu, więc najważniejsza jest ta kula w środku, która właśnie reprezentuje tą nieskończoną potencjalność, z której manifestuje się tutaj akurat w tym przypadku dwie wizje. Czyli ta czysta wizja, można powiedzieć, ta czysta kraina, jak to się mówi w naukach, gdzie się manifestują już w pełni urzeczywistnione istoty. Wszystko jest doskonałe, czyste i pozbawione jakichkolwiek ograniczeń. Powiedzmy, to jest ta górna część tej wadży. Dolna część to jest uwarunkowany stan, tak zwany samsara. Sześć loka, sześć wymiarów istnienia, które dominują jakieś określone emocje. To jest zabarwione właśnie poprzez emocje albo przez kombinację tych emocji. I można powiedzieć, że właśnie to, ta kula jest tą pierwszą sefirą właśnie na samym dole, gdzie mamy do czynienia z tą samsaryczną wizją. I cała koncepcja polega po prostu na tym, że w pewnym sensie zaczynamy się rozwijać, zaczynamy rozwijać w sobie pozytywny potencjał, oczyszczać umysł, energię i ciało i w związku z tym po prostu przechodzimy, jakby mamy coraz bardziej subtelne doświadczanie świata i w pewnym sensie z tego dolnego poziomu samsary wznosimy się ku po prostu właśnie czystej krainie, ku czystemu postrzeganiu. I ja z całego serca że wierzę, że to jest możliwe, ponieważ gdzieś na przykładzie swojego życia mogę powiedzieć, że da się pewne rzeczy zrobić. Możemy się rozwinąć, możemy być lepszymi ludźmi, możemy mieć w sobie więcej mądrości. To nie jest tak, że jesteśmy po prostu w jakikolwiek sposób potępieni przez jakiegokolwiek Boga, ja w to nie wierzę. W zasadzie można powiedzieć, że nie mamy żadnych ograniczeń w tym rozwoju, tylko po prostu nasza świadomość została uwarunkowana, że w ogóle nie przychodzi nam to do głowy, nie zajmujemy się tym, ponieważ jesteśmy w pewnym sensie ubabrani po prostu w tej materialnej rzeczywistości, tej przysłowiowej walce o byt, zapominając o tym, że to wszystko po prostu jest najzwyczajniej w świecie nietrwałe, tak? I czego byśmy nie zgromadzili, to i tak będziemy musieli się z tym rozstać. Więc rozwijanie tej świadomości, przyjmowanie tego faktu, wydaje mi się, że właśnie tworzy taką przestrzeń w nas, która po prostu pozwala na to, że odpuszczamy trochę, tak, tworzymy ten przysłowiowy dystans. I ta samsara to jest właśnie uwarunkowanie nas poprzez trzy dominujące, że tak powiem, składowe, tak, nieodłączne. To się mówi o świecie trzech uwarunkowań, gdzie bazowa jest ignorancja właśnie, nieświadomość, to, że nie wiemy, jakimi rzeczy są tak naprawdę. Mamy to lgnięcie, pożądanie i odrzucenie, niechęć, tak? Czyli to są takie tak zwane nogi, na których się poruszamy, czyli albo coś chcemy przyciągać, albo coś chcemy odpychać i tak w koło, i tak w koło. Więc na kabalistycznym drzewie życia to jest ten malchut, to jest najbardziej uwarunkowany i gęsty wymiar egzystencji, gdzie po prostu się rodzimy jako ci przysłowiowi głupcy, tak? Czyli w tym wypadku ludzie pogrążeni w ignorancji. I wierzymy święcie w to, że osiągniemy tutaj trwałe szczęście, co jest po prostu od początku wiadomą bzdurą. Po prostu się to nie
udało nikomu, tak, ponieważ wszyscy ostatecznie opuścili ten gęsty wymiar i udali się dalej. I w moim odczuciu po prostu traktujemy to wszystko niezmiernie poważnie, bierzemy to wszystko na serio, zapominając o tym, że to jest tylko podróż, tak, tylko podróż, jesteśmy podróżnikami. This is just the ride. Jak to mówił Bill Hicks, zatem do momentu, kiedy nie rozwiniemy w sobie tego dystansu i trochę nie odpalimy właśnie takiego poczucia humoru, żeby patrzeć na to wszystko z przymrużeniem oka, to będzie nas cały czas po prostu przytłaczać i dominować. A wydaje mi się, że nie o to tutaj chodzi, po prostu nie potrzebujemy tego, możemy spojrzeć na to trochę mniej poważnie. Ja w swojej książce właśnie opisałem tą ignorancję, rzecz się dzieje po prostu w Londynie, ponieważ dla mnie właśnie to jest miejsce takie, z którego po prostu no wyszedł ten czynnik dominujący na cały glob, tak? To cały czas trwa, cały czas ta geopolityka właśnie jest tak sformatowana póki co. I ta książka ma strukturę opartą na 7 grzechach, tak? Ponieważ żyjemy w takiej kulturze judeo-chrześcijańskiej, to jest mocny wdruk, w którym wszyscy jesteśmy zatopieni. To jest taka główna narracja, że tak powiem, gdzieś ukryta, nawet jak ktoś daje, że jest inaczej i chce być po prostu ateistą, to są tak głębokie rzeczy, że tak czy inaczej w pewnym sensie jego percepcja jest właśnie tak, a nie inaczej skonfigurowana. I używając metafory trzech gun z wedyjskiej wiedzy, czyli guny satwy, czyli już tego wymiaru powiedzmy czystego, gdzie już tej ignorancji nie ma, jest po prostu wiedza i współczucie. Później mamy tą gunę rajasu, czyli energetyka, tak? Czyli to jest po prostu pożądanie, można powiedzieć, tak? Czyli to po prostu do przodu, hej, do przodu. Wszyscy coache są w pewnym sensie zdominowani przez gunę tam rajasu, bo tam jest właśnie, że wygrasz, będziesz mistrzem świata i zdobędziesz wszystkie pieniądze. A reszta, w zasadzie można powiedzieć, że tych reprezentantów satwicznej guny to jest po prostu jak na lekarstwo bardzo, ale to bardzo mało jest takich istot. W rajasie jest bardzo, bardzo wielu tych tak zwanych panów świata, menedżerów najwyższego stopnia, a w zasadzie przytłaczająca większość jest w gunie tamasu, czyli ignorancji. I trochę ta ignorancja to jest właśnie ten główny i dominujący czynnik, który powoduje, że nasze życie wygląda tak, jak wygląda. Więc ta książka kończy się niedzielą, ostatnim grzechem, powiedzmy, według jakiegoś tam układu, bo są różnie one poukładane, ale tam to właśnie jest lenistwo. I to lenistwo właśnie jest tym, co nie pozwala nam przekroczyć ignorancji, co nie pozwala nam po prostu zacząć w pewnym sensie jakąś przyzwoitą pracę, zacząć coś ze sobą robić, ponieważ mamy mało energii i możliwości, żeby zmieniać świat na tym poziomie, więc wydaje mi się, że najrozsądniejsze w takim wypadku jest praca nad sobą. To jest kluczowe. I ten świat, że tak powiem, pogrążonych istot w ignorancji, ten świat lenistwa, takiej degrengolady, która po prostu jest w pewnym sensie ukazywana w zasadzie w całym przemyśle tak zwanym rozrywkowym, dobrze odzwierciedla cytat, który trochę pasuje tutaj jak ulał. Warto sobie go przeczytać, ja już nie będę go cytował. No i pasuje, bo mamy jesień i mamy cytat z Pożegnania jesieni Witkacego, który był niezłym tricksterem, myślę. Tak w ogóle to pisarstwo tego czasu jest mi najbliższe. Czy Schulz, czy Gombrowicz. Można powiedzieć, że to w polskiej literaturze było najlepsze jak do tej pory. Zdecydowanie dla mnie. Więc no, tak to widział pan Ignacy. Kolejną złotą myślą jest myśl Junga i no, jest to trochę w takim paradygmacie chrześcijaństwa, że tak powiem, że nie można uzyskać świadomości bez bólu. I właśnie to jest trochę, to on tu pisze to, o czym ja w pewnym sensie mówię, uciekanie, eskapizm przed prawdą o tej rzeczywistości. Myślę, że do momentu, kiedy nie zaakceptujemy tego cienia, tego mroku, który tutaj się panoszy, a który wynika właśnie z naszej ignorancji i z tego, że nie chcemy tych rzeczy zmieniać, nie chcemy ich widzieć, nie chcemy się z nimi konfrontować, póty po prostu będzie tak, jak jest, czyli po prostu słabo. Więc myślę, że pod tym względem tutaj naprawdę wspaniała myśl Karla może nam pomóc, no tylko że trzeba ją zaaplikować, tak, co nie jest takie proste. I tutaj jeszcze jedną rzecz chciałem wyjaśnić, ponieważ tu się mówi o duszy. W zasadzie to jest tylko nazwa. I akurat w naukach buddyjskich no, są o tyle ciekawe, że
nie przyjmują czegoś takiego jak istnienie osobnej duszy jednostkowej. Raczej to jest uważane za złudzenie, podstawowe złudzenie, podstawowa fiksacja. Dlatego też w pewnym sensie te nauki buddyjskie były postrzegane z punktu widzenia w ówczesnych czasach, kiedy powstawały, przez tych braminów jako po prostu herezja, ponieważ odrzucały pojęcie Boga i właśnie tego atmana, tej duszy jednostkowego, więc pod tym względem to było rewolucyjne nauczanie. A z drugiej strony wydaje mi się, że właśnie no, tym samym coś może być na rzeczy, tak? Ja to postrzegam jako po prostu nieskończoną inteligencję, tak, która nie jest jednostkowa, osobowa, która przejawia się we wszystkich, wszędzie, w każdym czasie i miejscu, tylko przez to, że mamy tyle złudzeń i jesteśmy właśnie pogrążeni w tej mące przysłowiowej, w tej chmurze, po prostu nie rozpoznajemy, że to jest taka immanentna podstawa, która w nas jest, a zamiast tego po prostu raczej jesteśmy zafiksowani na tych wszystkich przejawieniach, na tej formie. Bo kiedy rozpoznalibyśmy to, wówczas po prostu kończy się w pewnym sensie cała gra. Przestajemy po prostu ulepszać tą iluzję, tak, dążyć do jej doskonałości, tak, co jest po prostu, tworzy właśnie tą dychotomię, tworzy ten po prostu absurd wszelkich wyznawców, którzy mówią jedno, a robią drugie, tak, czego po prostu jesteśmy sobą i pozwalamy rzeczom być takimi, jakie są po prostu w swojej naturze, tak, niczego już nie musimy kontrolować, nie musimy modyfikować, zmieniać i tak dalej, tak, po prostu odpuszczamy, bo w tej chwili trochę charakteryzuje nas tak, takie orwellowskie z 1984 dwójmyślenie, tak, czyli po prostu w pewnym sensie mamy sobie sprzeczność przez cały czas. Jest taka przepaść pomiędzy właśnie tą deklaracją, tym sloganem religijno-duchowym, a naszym życiem, tak? I każdy z nas to ma. Więc kiedy wychodzimy z tego paradygmatu szukania tych urojeń w świecie mózgogłowia, tych wyidealizowanych projekcji, bo ja tak postrzegam po prostu tą wiarę w przysłowiowego Boga, który jest doskonały, bardziej bliżej mi do gnostyków, do takiego myślenia, że po prostu ten świat raczej jest dziełem jakiegoś po prostu fuck-upu, jakiegoś demiurga, jakiegoś sadystycznego typa spod ciemnej gwiazdy, niż dobrotliwego Pana Boga. Więc tutaj bardziej mam taki, jeżeli już wchodzimy w tego rodzaju rozróżnianie, myślenie, to bardziej mi jest bliżej do gnostyków niż do katolicyzmu. Bo jeżeli przyjmiemy, że cała ta religia w pewnym sensie, tak jak w judaizmie, czy wszystkich tych takich religii, które się wywodzą z tego korzenia, to jest po prostu prawo, którego mamy przestrzegać, tak? To jest posłuszeństwo wobec Boga. To jest spełnianie Jego w pewnym sensie pożądań, tak? Składanie ofiar różnego typu, od tych krwawych, cały czas zresztą to jest robione. Więc jeżeli musimy sycić jakieś monstrum, które sobie po prostu, bo to ja to uważam, że to są egregory w pewnym sensie stworzone przez po prostu nasz kolektywny umysł, które karmimy, myśląc, że dzięki temu będziemy zbawieni, zapominając o tym, że fundamentalną zasadą jest zasada prawo przyczyny i skutku, to jest naturalne prawo, które tutaj działa i zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej, tak? Więc pod tym względem wydaje mi się, że naprawdę dużym przełomem jest zakwestionowanie tego pojęcia, tej idei, tego wirusa, tego programu. I to ma też szansę zakończyć po prostu ten absurd wyznawców i naśladowców okrutnych bogów. Tak, i wydaje mi się, że ten nurt taki ateistyczno-świecki, no jest tutaj, może być doskonałym narzędziem do rozbrojenia tego ładunku, ale z drugiej strony fajnie byłoby po prostu też zaangażować się w coś, co po prostu przekracza trochę ten materializm i rzeczywiście jakąś ścieżkę, coś, co po prostu nie jest tylko szukaniem i tak niemożliwego do utrzymania szczęścia w tym naszym krótkim życiu, tylko zaakceptowania faktu, że być może tutaj chodzi o coś więcej, może jest coś do odkrycia, może jest jakaś duchowość, niekoniecznie religia, ale duchowość. I nie branie na wiarę, nie wierzenie po prostu w jakiś kolejny system, tak, tylko naprawdę weryfikowanie tego wszystkiego samemu i wydaje mi się, że najbardziej rozsądne jest zaufanie tego, co nam w życiu pomogło i zaufanie też swojej ścieżce, swojej drodze, swojemu życiu, tak, żeby w końcu po prostu naprawdę stać się samodzielną istotą, która po prostu bierze odpowiedzialność za swoje życie, za swoje wybory i ufa sobie na tyle, żeby po prostu iść o własnych siłach przez to życie i właśnie nie wkręcać się w kolejne więzienia, koncepcje, idee,
które po prostu znów mają służyć przekierowaniu naszej energii dla kogoś, dla jakiejś idei, dla jakiegoś wymyślonego Boga. Ostatecznie chodzi nam o wolność, tak? Więc po co się warunkować, tak? W jakimś nowym, lepszym w cudzysłowie systemie. Ponieważ wszystkie te systemy ostatecznie trzeba będzie porzucić. I świetnie to podsumował Witold Gombrowicz w lekturze szkolnej, którą jak przeczytałem, to mi trochę szczęka opadła. Ferdy Durkę, pamiętam to jeszcze w liceum. To był dla mnie szok, bo gdzieś tam to jest taki hardkorowy, jego pogląd to jest taki 100% w pewnym sensie buddyjski pogląd na rzeczywistość. Jego zdolność do kwestionowania po prostu całej gry, no wybitna, że tak powiem, naprawdę wybitna. I ten cytat jest, uważam, po prostu 100% do zastosowania, to jest 100% mądrości, więc tutaj Witku, dzięki Ci naprawdę za tą złotą, cudowną myśl. A że mamy tą jesień, mamy tego skorpiona, tak, mamy tą śmierć, tą 13 kartę, to jest właśnie, dla mnie to jest karta transformacji, to jest karta odwagi, która pozwala nam po prostu iść w nowe, godzić się z tym, co już odchodzi, tak, po prostu mieć odwagę do tego, żeby pójść dalej, nie trzymać się kurczowo starych systemów, wierzeń, tego, co po prostu sobie uroiliśmy, tylko po prostu zakwestionować te wszystkie rzeczy, mieć zdolność do opróżniania zawartości swojego umysłu, do deprogramowania siebie po prostu poprzez taką ufność, że z drugiej strony jesteśmy po prostu podróżnikami, jesteśmy kosmicznymi istotami, które po prostu podróżują w nieskończonym strumieniu świadomości i po prostu jakby w zasadzie nie ma niczego ani nikogo, co kto mógłby nas zniszczyć. Więc ja nie mam wątpliwości, że taka jest prawda i w związku z tym, cóż, śmierć w tym wypadku, w tym rozumieniu jest tylko po prostu prezentem, który nas pozbawia tego całego balastu niepotrzebnego, tak? Więc z wielkim szacunkiem i czułością odnoszę się do koncepcji śmierci, bo wydaje mi się, że przychodzi w taki czas w naszym życiu, kiedy ta potrzeba wolności po prostu już w nas jest tak silna, że w zasadzie generuje właśnie dużo, dużo odwagi, żeby po prostu ruszyć swoją drogą, robić swoje rzeczy, zaufać sobie. Nie na zasadzie ego tripu, tylko po prostu tego, że tak naprawdę no, dobrze byłoby, żebyśmy byli swoimi własnymi przyjaciółmi, żebyśmy patrzyli na siebie z troską i miłością, bo wtedy jesteśmy w stanie też patrzeć tak na innych. Bo wierzę w to, że nasz potencjał jest niewyczerpany i w zasadzie jesteśmy na samym początku gdzieś tam. Przed nami jeszcze dużo, dużo, dużo przygód. Wydaje mi się, bez względu na to, jak na matrycy w tej grze to wygląda, bo może wyglądać apokaliptycznie, ale to jest wszystko iluzja. Więc pod tym względem właśnie, jak tutaj to mamy grafikę od Banksiego, trochę tak nasza sytuacja wygląda. Pewnie jemu chodziło o coś innego, to jest jakiś rodzaj innej symboliki, ale ja patrzę na to właśnie, że w pewnym sensie jesteśmy w nieskończonej przestrzeni pełnej wolności i pozytywnych jakości, a poprzez właśnie te programy, poprzez swoje myślenie czujemy się jak więźniowie w celi, więc wydaje mi się, że najwyższy czas, żeby po prostu zdjąć ten worek z głowy, nie więzić samych siebie w jakichś sztywnych poglądach, po prostu nie wierzyć w okrutnych bogów. Odrzucić po prostu wszystkie te ideologie, które nas pętają, tak, które stwarzają dla nas ciasne mapy dla umysłu i po prostu zacząć patrzeć na tą rzeczywistość jako po prostu miejsce dla naszego rozwoju.